sobie do sklepu. Niby nic dziwnego, kiedy widzisz ją. Znienawidzoną kasjerkę. Co gorsza, wszystkie sklepy zamknięte, a twoja mama potrzebuje marchewki oraz rybę. Głupia kasjerka! Marchewki, no lepsza sałata. Może wezmę tą. No i ryba. A co gorsza, mając tylko kilka zakupów, no i prócz znienawidzonej kasjer. Widzisz taką długą kolejkę? Taką długą. Może nie byłaby taka zła, gdyby nie na początku stała taka osoba. Zawalona milionami dziwnymi rzeczami. A więc trochę to potrwa. Dzień dobry, jak my się dawno nie widziałeś. Co gorsza, jest to jeszcze jej koleżanka. O nie. To ja sobie chcę skasować taki serek. Wiejski serek, bardzo dobry. No tak, bardzo polecam, moja droga Morgan. No wiesz, taki serek jest bardzo zdrowy na dietę. Ja już przeszłam na dietę i używam często z tego serka. O, to cudownie, ten serek jest wyśmienity. Ma taki piękny że aż się chce jeść. Po prostu trzeba go jeść. Zawiera wspaniałe wartości odżywcze. I po prostu warto go jeść, na pewno. No, popilnuję z zakupów. Jeszcze coś dokupię. No dobra. Czego ta cena tu leży? I skąd ja mam wiedzieć, ile to kosztuje? To może czegoś innego poszukam? Chleb też ceny nie ma oczywiście, bo przecież po co? A produkty nie mają niestety ceny. Kupię więcej... Ha! Kupię jeszcze bułeczki świeże. No. Jezu, jakie twarde! Przecież po co wymieniać bułki? Ale... Naprawdę nie mogłeś popilnować? Dziękuję, moja droga. No nie ma za co, to zadzwoń jeszcze w sobotę. No oczywiście, że zadzwonię. Jakbym ja miała nie zadzwonić. Ile to się nagada. To na razie, moja droga. Pa, pa i koniecznie zadzwoń. O, ja bym nie zadzwoniła. Oczywiście, że zadzwonię. Wreszcie ja. Zaraz. Ale ja w ogóle nie miałam żadnej kukurydzy w zakupach. Dzień dobry. To mogłabym wreszcie kupić moje zakupy? Ale ja teraz będę czyścić ladę. No serio? Jak pani coś przeszkadza, to niech pani wyjdzie. Nie dość, że tyle czekałam, to jeszcze muszę czekać, jak łaskawie pani sobie umyje ladę. Właśnie teraz. A przecież za mną nikogo nie ma. To wtedy mogłaby pani sobie umyć ladę. Ale ja mam ochotę teraz umyć ladę. Danka! Czego się drzesz? Wytłumacz tej pani, że musi poczekać, jak wyczyszczę ladę. Padłaś na głowę, nie możesz tego zrobić później. Teraz bydulka musi na ciebie czekać, a może ona ma ważniejsze jakieś sprawy na głowie. Danka! Aha! Ja chcę sałatę, marchewkę, rybę. No i to chyba tyle. Ja przyjmuję tylko po jednym produkcie. Serio? Marchewki są dość duże. SK26XL. Co pani do mnie mówi, bo nie zrozumiałam tego kodu. To znaczy, że kosztują 16 zł. 16 zł za marchewki? Pogięło panią? Proszę się tak do mnie nie wyrażać i iść pod telefon do kierownika. Tyle kosztują marchewki Lux. Dalej proszę dawać produkty. Co to ja mam? Jadwiga? To pani kupowała przecież. Sałata. Sałata biela. Sałata dwa rodzaje Lux. 500 gram. 26 zł. Że co?
Ostatnio kosztowała tylko 11. Ostatnio, teraz jest 10. Ryby wpuszcza sardynki. Interesujące. 2,66. I kukurydza. Ja nie kupowałam kukurydzy. Na pewno ja pani podrzuciłam, wie pani? Kukurydza Lux 26 gramów. Co? 5 złotych. W sumie to się równa 120 zł. Pani nie umie liczyć? To się równa. Proszę mi nie przerywać i zapłacić sumę i jak najszybciej stąd wychodzić. No dobrze. Dziękuję. Miłego popołudnia. A mogę siateczkę? Nie mam siateczek! Nie mam siateczek! Jeszcze czego? Może pani przyniosę od razu kubek z wodą? Bożesz, jaka baba.